pani prezydent, przebudowa torów kolejowych wkracza na kolejną fazę, cofamy się czy idziemy do przodu? No niestety mówimy tu o sytuacji, w której po roku rozmów, spotkań, negocjacji, wspólnych propozycji i koncepcji okazuje się, że firma PKP PLK postanowiła zupełnie zmienić swoje zapatrywanie na to, co dotychczas ustalaliśmy i wygląda na to, że nie chce wziąć pod uwagę głosu mieszkańców w Kołobrzegu, ponieważ propozycja ta, którą nam złożyła, jest absolutnie dla moim odczuciu nie do zaakceptowania przez mieszkańców, a propozycja ta polega na wybudowaniu drugiego toru i nie zastosowaniu bezkolizyjnych przejść. Oczywiście PKP PLK i pan minister infrastruktury i firma IDOM poinformowała mnie o tym, że te propozycje, te warianty, które wypracowywaliśmy w pocie czoła z radnymi, z przedsiębiorcami, dyskutowaliśmy, odbierałam różne sygnały od mieszkańców, również za państwa pośrednictwem informacje do mnie wpływały, że ta propozycja jest propozycją, są propozycjami, które jeśli zostaną uwzględnione, to tylko i wyłącznie przy partycypacji miasta. Więc mówiąc krótko, propozycja jest taka, można wybudować, będzie ten tor 402 będzie rozbudowany o posadowienie drugiego toru, a jeżeli chcemy mieć bezkolizyjne przejścia nad poziomem, czyli w formie wiaduktu bądź też tuneli podziemnych, to miasto musi partycypować w kosztach, a koszta są niemałe, bo na chwilę obecną koszta te są w zależności od wariantu od 50 do 60 milionów. Jest to dla mnie zaskakujące i nie do zaakceptowania. Ponadto uzyskałam informację, że w sierpniu bieżącego roku został podpisany aneks do umowy i firma, która dotychczas projektowała przebudowę tego przejścia przez Kołobrzeg i połączenia Kołobrzegu z Koszalinem, dostała nowe zlecenie i będzie rozbudowywana również ta linia 402 w kierunku od Kołobrzegu do Goleniowa. Więc na 5 kolejnych przejściach przez Kołobrzeg tego torowiska może się okazać, że będzie podwójna ilość pociągów przemierzała nasze miasto, co będzie na pewno stanowiło dodatkowe, ogromne moim zdaniem utrudnienie, nie tylko w sezonie letnim, ale również po sezonie letnim. Wspomniała pani, że będzie drugi tor jeszcze. Tak, właśnie o tym mówię, że będzie wybudowany jeszcze drugi tor. Czyli ten drugi tor będzie przebiegał przez całe nasze miasto od Erceku do Radzikowa. Nawet powiedziałabym od ulicy Wschodniej już, bo to cały tor mówimy o przejściu o linii 402 od Koszalina do Goleniowa. Jesteśmy zatem w impasie. Co dalej w tej sytuacji? Bo jeżeli będzie przepustowość zwiększona dwukrotnie, w takim razie już mamy teraz przy ulicy Fredry, szczególnie Myśliwski, potężny zastoj. Jeżeli jeden tor, drugi jest szlaban zamknięty, kierowcy oczekują często jadąc do pracy kilkanaście minut. Wydaje się, że ta sytuacja będzie niewyobrażalna, jeżeli chodzi o wjazd na uzdrowiska, bo mamy, przypomnijmy, trzy wąskie gardła. Jedno to jest na ulicy Wschodniej, drugie ulica właśnie Myśliwska i trzecie przy ulicy Solnej. Możemy stać w jeszcze większym korku. To znaczy, to na pewno będziemy stać w jeszcze większym korku, a ten korek będzie w sezonie letnim po prostu niewyobrażalny wręcz. Dlatego przygotowałam pisma do, oczywiście informuję o tym wszystkich radnych Rady Miasta, przygotowałam pisma do parlamentarzystów ziemi kołobrzeskiej. Będę również upominała się ponownie o spotkanie z panem ministrem, ponieważ pan minister wykluczył możliwość połączenia linii 402 i 404. Pamiętacie państwo latem, kiedy to nasi radni, dwaj radni Rady Miasta spotkali się z panem ministrem, przyjechali w bardzo optymistycznym nastroju do Kołobrzegu i poinformowali nas, że jest taka wola. Trzeba tylko przygotować się i przystąpić do negocjacji warunków. Dzisiaj okazuje się, że pan minister w ogóle wyklucza taką możliwość. Traktuje to połączenie linii 402 i 404 jako zupełnie odrębny projekt. Nie może to być wariantem, dodatkowym wariantem ułatwiającym przejście przez Kołobrzeg. Więc... To co w takim razie nam przywieźli z Warszawy radni Bejnarowicz i Kalinowski? Trzeba zapytać o to pana Bejnarowicza i pana Kalinowskiego. Ja wystosowałam pismo z prośbą o spotkanie do pana ministra. Trzykrotnie upominałam się o spotkanie i teraz pod koniec listopada otrzymałam właśnie odpowiedź taką, że połączenie tych dwóch linii jest traktowane jako zupełnie inny projekt, wymagający przygotowania dokumentacji, odrębnej dokumentacji projektowej. Natomiast no, ja nie poprzestanę na tym, że będziemy tylko rozmawiali na ten temat. Chcemy spotkać się, na pewno zwołamy już po posiedzeniu najbliższej Rady Miasta, zwołamy spotkanie wszystkich radnych, zaproszę wszystkich radnych do dyskusji. Chcę przedstawić naszą koncepcję, ale również no, musimy wypracować jakieś wspólne stanowisko, bo podobnie jak w wielu innych bardzo ważnych sprawach dla miasta, uważam, że
w takim decydującym momencie my musimy wszyscy razem obok siebie stanąć ramię w ramię bez względu na odmienne poglądy polityczne, więc ufam w to, że radni Rady Miasta, wszyscy, 21 radnych, stanie razem ze mną i jednym głosem powiemy, że Kołobrzeg nie wyraża zgody na takie potraktowanie nas, bo rozmawiamy od wielu miesięcy. Nikt wcześniej nawet nie zasugerował nam, że którykolwiek z wariantów, nad którymi pochylaliśmy się, ja również korzystałam ze wsparcia ekspertów, bo kontaktowałam się z projektantami, którzy projektują dla nas, projektowali na przykład dla nas tą małą obwodnicę. Ona też, przypomnę, jest w kolizji z tą linią 402 i 404, więc myślę, że powinniśmy wykazać się jednomyślnością, pełną zgodą i zawalczyć o to, bo nie jest to inwestycja na jeden rok, na dwa, na trzy, to jest na całe życie Kołobrzegu. Jeżeli pozwolimy na to, żeby przeciąć miasto na dwie połowy, to tak już po prostu pozostanie. Już później nie będzie niczego w zasadzie do zmiany możliwe do przeprowadzenia.